Siemanko ludziska. Zostały jeszcze tylko godziny do mojego wyjazdu. Jestem w gorączce pakowania. A tak to wygląda. Ostatnie szykowanie się. O, torby. Wszystko jeszcze porozkładane na ostatni moment, żeby popatrzeć, co brakuje, co nie. Taki mały bałagan. Rower podłączony, żeby się ładowały. Jutrzejszy etap. Nie całkiem, tylko pewny tam odcinek. Pojadę do mojego brata pracy. No i tak to się przedstawia z mojej strony. Ostatnie godziny w Wiedniu. Już serducho pika. Jestem strasznie zmęczony organizacją, ale satysfakcja jest bardzo duża. Chyba to będzie bardzo ciekawe wszystko. Żegnam się z wami i do następnego filmu. Hej. Witam wszystkich. Wczoraj minął mój pierwszy dzień z mojego wyjazdu. Zrobiłem 82 km i dotarłem do Roa im Gebirge. Zajechając tutaj, trafiłem na bardzo ciekawy nocleg, a mianowicie zajechałem do Kaiser Franz Josef Hotel, gdzie zostałem bardzo miło przyjęty. Pracują tutaj trzy Polki. Jest bardzo miło, nocleg dostałem za darmo. Spałem właśnie tutaj, gdzie ten placyk widać. Generalnie bardzo sympatycznie tu jest. Zapraszam wszystkich tu, jak ktoś chce z dużego miasta uciec i odpocząć, to po prostu tutaj nic nie ma. Jest średnio wysokie góry, tak trochę pod słońce. I generalnie tak to tu wszystko wygląda. Bardzo miła obsługa. Generalnie to jest droga, gdzie są pielgrzymi, więc tutaj dużo pielgrzymów też się zatrzymuje. Żeby wam pokazać, co tu się dzieje podczas podróży, to tak, przy śniadaniu dostałem jeszcze zapas pielgrzyma, więc dostałem jeszcze kanapki do jedzenia na całą drogę. Wczoraj na przykład spotkałem pana, który też podróżuje rowerem, ale był aktualnie na treningu i dał mi 20 euro, bo stwierdził, że trzeba pomagać sobie nawzajem, więc mój budżet, całe szczęście się trochę poprawił.
I dzisiaj startuję w stronę Maria Cel. Mam nadzieję, że minę. I będę znowu szukał ciekawego miejsca do spania i cieszę się, że tak wczoraj się wszystko ułożyło. No, super. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Pa, pa. Halbe Stunde schieben. Meine Güte. Von 600 Meter auf 1000. Puh, ich hab's geschafft. Jetzt geht's weiter. Gescheit, Mariazell und weiter. Und dann ist Finish für heute. Liebe Grüße. Ciao. Grüß euch. Hier spricht der Peter. Tag 3 meiner Reise. Bin noch immer bei Mariazell. Es hat aufgelockert. Und es schaut sehr gut aus heute. Ja, lauf sie.
So much fun for 1 euro. Am Arsch, hey. Fuck yeah. Achtung. Ja, bitte! Aha, ich weiß noch nicht, ich muss überlegen, wie ich da. Ich glaube, ich will mir die Schuhe einfach aus. Ja, oder? Warte mal. Gott sei Dank habe ich Schuhe gehabt. Wenn man mit Hand da entlang. Ja, das ist Gras nämlich. Ich habe Angst, dass es aufgeweicht ist. Alles. Dann müssen wir den Schuh abnehmen. Na, freilich. Das wäre vielleicht ganz deutlich. Ja, genau, die Socken auch, gib her. Ja, bitte. Ja, freilich. Und? Letzte Sekunde. So. Na, freilich. Geht gut, gute Balance, super, ja, super. Nach 300 Kilometern. Von wo super. Kommst du her? Aus Wien. Ei. Gut, wir sind auch Wiener. Ach so. Ja, also ich kenne die Strecken. Okay. Sehr gut. Ich habe das so spät, da kann ich nicht. Ja, ja, genau, und als Eidelheimischer weiß man es natürlich, ne? Jo. So. Okay, super. Bitte. Sehr gut, na bitte. Ich habe das alles auch aufgenommen. Juhu!